Kiedy parę tygodni temu byłam w szkole głównej handlowej na zaproszenie pana rektora, zostałam bardzo mile zaskoczona prezentem. Ten prezent nie jest przypadkowy. Pan rektor wie, że ja uwielbiam prezydenta Starzyńskiego. Dla mnie jest takim guru. To była bardzo wyjątkowa postać. Tak jak pani tutaj już przed chwileczką wspominała waszego patrona. Pan prezydent, oprócz tego, że był niesamowitym człowiekiem, bardzo wykształconym, był też wizjonerem i Warszawę widział wielką i piękną. Więc nam, mi, no nie wypada inaczej, jak będąc na stanowisku wiceprezydent Warszawy, tą Warszawę razem z panem prezydentem Rafałem Trzaskowskim rozwijać. Miałam też okazję wcześniej współpracować z panią prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz, która przez wiele kadencji była prezydent naszego miasta. I w czasie, kiedy pani prezydent Gronkiewicz-Waltz zarządzała Warszawą, dla mnie, a w samorządzie pracuję od bardzo, bardzo wielu lat, od 90. lat, w tamtym okresie Warszawa rozwinęła się chyba najbardziej. Bardzo wiele projektów. Na to złożyło się oczywiście bardzo wiele czynników. Ten czynnik taki podstawowy to to, że mogliśmy sięgnąć po olbrzymie środki z budżetu Unii Europejskiej, do której wstąpiliśmy i znakomicie wykorzystaliśmy ten czas. Warszawa była w niektórych projektach największym beneficjentem środków unijnych spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Wykorzystaliśmy swoją szansę, wykorzystaliśmy swoje 5 minut na to, aby Warszawę rozwijać i myślę, że pan prezydent Starzyński byłby z nas dumny. I to jest, każdy z nas swoją małą cegiełkę przykłada do tego, albo przykładać będzie, żeby nasze miasto pięknie się rozwijało i jesteśmy dumni z tego, że budujemy kolejne linie metra, że rozwijamy infrastrukturę drogową, że powstało Centrum Nauki Kopernik, że powstają kolejne wspaniałe budynki, instytucje kultury, ale nie tylko, i szkoły, i szpitale. I że kolejne lata to rozwój Warszawy w myśl kolejnej strategii. Tym razem strategii Warszawa 2030, gdzie bardzo mocno stawiamy na projekty trochę już inne, aniżeli te projekty twarde, takie infrastrukturalne, bo Warszawa bardzo potrzebowała i tych dróg, i mostów, i metra, które oczywiście będzie dalej się budować, ale inne, niezwykle ważne rzeczy, które w tej chwili dominują i dominować powinny, to jest ochrona środowiska, ochrona klimatu, to są nowe drzewa, to jest przekonywanie też wszystkich jeszcze nieprzekonanych, że klimat się zmienia dzięki albo niestety człowiekowi, że to my mamy bardzo duży wpływ na to, że nasza Ziemia, a mamy ją jedną, innej mieć nie będziemy, musi starczyć kolejnym pokoleniom i że w naszych rękach jest to, co wydarzy się za lat 5, 10 i 100 i że zmiany klimatyczne są i my bardzo duży wpływ niestety mamy na te zmiany i tylko my możemy zatrzymać to, co w tej chwili się dzieje i co obserwujemy. Niektórzy, szczególnie politycy, zdają się tego nie widzieć i mam nadzieję, że, ale właśnie wy wszyscy i przede wszystkim młodzi ludzie dostrzegacie, widzicie i domagacie się, aby zadbać o klimat, zadbać o naszą planetę i mam nadzieję, że wasz głos i nas wszystkich, którzy wiemy, że po prostu dzieje się źle, będzie słyszalny i razem będziemy mogli osiągnąć wiele. Więc wracając do pana prezydenta Starzyńskiego, pewnie nie byłby dumny akurat z tego, co przed chwileczką mówiłam, ale byłby dumny z tego, jak pięknie rozwija się Warszawa i będzie się rozwijać. I życzę wam, żebyście na swojej drodze wybierali też takie ścieżki, i żebyście też wiązali swoją przyszłość z Warszawą i mogli wpływać na jej rozwój. Tego wam z całego serca życzę, a przede wszystkim bądźcie tu szczęśliwi. Przekazuję prezent. Pozwolę sobie rozpakować. Ktoś mi pomoże? Kochani, a prezent, którym chciałam się podzielić,
i z panią dyrektor przed chwileczką już o tym rozmawiałyśmy, że w tej wyjątkowej szkole, kiedy ten prezent odbierałam, wiedziałam, że on musi trafić do was, co też zapowiedziałam panu rektorowi, że mimo, że uwielbiam prezydenta Starzyńskiego, nie zatrzymam dla siebie tego prezentu, przekażę go dalej, więc wiedziałam, że to po prostu będzie ta wspaniała szkoła. Otrzymałam pracę dyplomową prezydenta Stefana Starzyńskiego i tą pracę w kopii, oczywiście oryginał został na uczelni, natomiast wspaniałą kopię tej pracy pani prezydent, pani dyrektor, przepraszam, pozwolę sobie na ręce pani dyrektor przekazać. Tytuł pracy pozwolę sobie jeszcze przeczytać. Zależność gospodarcza Królestwa Polskiego od cesarstwa, historia i stan obecny. Praca dyplomowa Stefana Starzyńskiego, 1914 rok. Ale też przy okazji już z panią dyrektor poplotkowałyśmy trochę, że może warto, i to zostawiam panią dyrektor z tą myślą, wybrać się na teren uczelni. Ja oczywiście z panem rektorem porozmawiam i z pewnością będzie bardzo przyjemnie. Pan prezydent Starzyński zostawił sporo publikacji i one w oryginale w bibliotece uczelnianej się znajdują, więc myślę, że byłoby wspaniale, gdybyście się wybrali na wycieczkę do uczelni naszej warszawskiej SGH. Tak też uczynimy na pewno. Bardzo dziękuję. Aż nie wiem, co powiedzieć. Jestem wzruszona po prostu. Myślę, że to będzie dla nas inspiracja, żeby dalej się rozwijać, stawać się lepszym uczniem, lepszym nauczycielem, lepszym człowiekiem po prostu. Tak? Skoro jestem przy głosie, pani prezydent miała rację, to jest najlepsza szkoła. Proszę spojrzeć na uczniów. Ja patrząc widzę nie tylko przyszłość, ale i obecność. Widzi pani przed sobą uczniów nie tylko osiągających wysokie wyniki w egzaminach, ale również potrafiących myśleć krytycznie, potrafiących debatować, potrafiących znajdować nowe drogi rozwoju. To jest wielka wartość i jesteśmy z tego dumni. Jan Letoń w pieśni o Stefanie Starzyńskim powiedział, że jest coś piękniejszego niż górów pięknych. My to piękno widzimy w uczniach, w nauczycielach i w każdej mądrej decyzji podjętej w duchu odwagi i empatii, bo w tych wartościach, do tych wartości wychowujemy naszych uczniów. Odwaga i empatia to są bohaterki naszej szkoły i w ogóle wieku XXI. Tak też kształtujemy nowoczesne szkoły. Bardzo dziękujemy, że znalazła pani prezydent i pani burmistrz i pani naczelnik czas na spotkanie z nami. Będziemy o tym bardzo długo pamiętać. Prezydent Gronkiewicz-Waltz była w tej szkole w 2008 roku, odsłaniała pomnik przed szkołą, więc wy macie teraz, kochani, szansę. To jest historyczna chwila, kochani, dla was. Jeśli prezydent Warszawy będzie za następne 15 lat, to wy już będziecie dorośli. Także celebrujcie tę chwilę, cieszcie się nią i zapamiętajcie. Bardzo dziękuję i kochani, wszystkiego dobrego jeszcze raz, jesteście cudowni. To, co powiedziała pani dyrektor, to jest naprawdę ważne i myślę, że kiedyś docenicie tym bardziej, że nie tylko takie lekcje, zakuwanie, oceny, świadectwa z czerwonym paskiem, to wszystko pewnie ma jakieś znaczenie, ale o wiele większe znaczenie
mają wzajemne relacje, przyjaźń, empatia, o której pani dyrektor wspomniała, słuchanie siebie, rozumienie, to ma niezwykłą wartość i z wiekiem doceniamy to tym bardziej. Więc wszystkiego, wszystkiego najlepszego i poza stopniami przede wszystkim bądźcie dla siebie przyjacielscy, dobrze uśmiechnięci, słuchajcie się nawzajem, tak, nie bójcie się krytycznego myślenia, zadawania trudnych pytań, to wszystko jest bardzo, bardzo ważne, a w przyszłości i z wiekiem doceniamy to coraz bardziej. Dziękuję bardzo jeszcze raz, dziękuję za tę sesję.